Cześć, jesteśmy Julka i Kuba i witamy na kanale Czytamy. Mamy dla Was po raz kolejny haul rzeczy z różnych miesięcy i bez przedłużenia zaczynamy. Mamy sporo rzeczy i duże rzeczy na początek. I mamy tutaj obrazy kocie. Pierwszy kot jest taki. I kupiliśmy trzy ramki w Ikei i właśnie tutaj jest biały kot. Muszę tak trochę, o tak. I no Kuba ma czarnego kota. Tak to wygląda. Wszystko się odbija. I te plakaty są kupione stacjonarnie na stoisku Plakatello i to było w Ikei w Skendę, w Lublinie. Więc jeśli ktoś z Was szuka, to wiem, są że też. Te plakaty, no, wszystkie. Wiem, że też byli przez chwilę w Vive, ale nie wiem, czy to nie było taka chwilowa akcja. Więc pierwsza rzecz to właśnie te dwa plakaty i trzy ramki, ale trzecią razem z trzecim plakatem zobaczycie w innym holu, bo to już było w innym miesiącu kupione. Teraz znowu wrócimy się do naszego ślubu i pokażemy Wam parę zdjęć, które są od naszego fotografa, bo mieliśmy w umowie to, że będziemy właśnie mieć wydrukowane 50 zdjęć. No i pokażę Wam jakieś przykładowe. Tutaj mamy od razu po ślubie cywilnym. Powiedzmy tutaj, o, akurat jestem ja. Strasznie ciężko to pokazać dobrze. Co tu mamy dalej? Tu na przykład z moją siostrą i bratem zdjęcie. Wybraliśmy sobie, bo mogliśmy wybrać, które zdjęcia będą tak drukowane i wybraliśmy te 50, które nam się najbardziej podoba. I to był bardzo żmudny i trudny proces, bo było za dużo fajnych zdjęć, po prostu. Ale też te zdjęcia myśleliśmy, że będą w mniejszym formacie i mamy album ślubny z wiele mniejszym formatem, połowę mniejszym, więc niestety nie mieszczą się one do tego albumu, który widzieliście w poprzednim holu i na razie tak zostają po prostu w takim pudełeczku. Coś wymyślimy albo sobie zrobimy po prostu kopię. Malujemy i sami to pudełeczko na takie ładne. Nie, zrobimy sobie po prostu kopię już w mniejszych rozmiarach, żeby wszystko było tak ładnie w tym albumie, żebyśmy mieli po prostu każde ze zdjęć. Z praktycznych domowych rzeczy mamy przedłużacz, bardzo fajny, nie dość, że mają kolory, to jeszcze wszystko ma swoje włączniki i nie trzeba używać wszystkich i tak, nie wszystkie mogą być włączone, więc to jest bardzo super, mi się mega podoba i cieszę się, że ma tak dużo gniazdek, bo to jest przydatne do telewizora, żeby podłączyć DVD, konsole i tam wszystkie inne pierdoły tego typu. I też my go kupiliśmy w Biedronce, bo była jakaś tam promocja chyba, że minus 50% druga rzecz albo coś takiego. Tak, już tak bardzo tanio to było. Z tych koszy. Ja Wam pokażę z kolei dodatki do książek. Pierwsza z rzeczy to apaszka i ona była dodana do książki Zanim zgaśnie słońce. Już nie pamiętam tytułu dokładnie, ale to jest z wydawnictwa Young książka Józefiny Płotki. Zanim wybuchnie słońce chyba się nazywała. I kolejna to zakładka ze Wszyscy byliśmy za młodzi, czyli jednej z moich top książek tego roku. I to jest wydawnictwo Moondrive. I jeszcze dodatkowo są naklejki z cytatami. Bardzo fajne. Zawsze mi szkoda naklejać tych naklejek i nie wiem, gdzie je dać. I w końcu zazwyczaj lądują w bullet journalu czytelniczym. Ale no wiecie, kiedyś się naklejało na laptopy na przykład, ale te sprzęty się często psują i później szkoda z tych naklejek. Tak, więc, no, z naklejkami niestety ciężko, bo są bardzo jednorazowe, mam wrażenie. Tak, to jest ich tak ból. Ale doceniam, uwielbiam naklejki. Kiedyś uwielbiałam te albumy takie, tysiąc naklejek i tam były jakieś gwiazdy, jakieś po prostu, no, najbardziej randomowe rzeczy i to się wszystko oklejało tymi naklejkami. A coś, co jeszcze można naklejać, to mamy takie filcowe nasz nakładki. Kolega się odzywa. Chodź do nas. Pod meble, żeby się podłoga nie rysowała. I mamy w różnych rozmiarach. Mamy takie malutkie, proszę bardzo. No to pokaż tak wszystkie troszkę naraz. Większe. To nie jest jakieś istotne. Już kupiliśmy je po prostu, żeby sobie je podkleić pod tą sofę, na której siedzimy, żeby można ją było łatwo przesuwać, bo ona jest bardzo ciężka. To jest ten taki uszak z Ikei i no strasznie, strasznie była ciężka, żeby ją podnosić, więc żeby nam było po prostu łatwiej. To na przykład może do odkurzania. Jeszcze co do Biedronki, kupiliśmy Biedronce takiego chomika i to jest, no jak widać, pluszak, ale jednocześnie też można tutaj go rozpiąć i on w środku ma kocyk. I go kupiliśmy z taką myślą, żeby był naszym kocem piknikowo-plażowym i chcemy go wziąć na naszą podróż, którą sobie planujemy. Tak, bo jeśli nie wytrzepiemy całości koca z tego piachu, z tych wszystkich drobinek, no to wtedy zamkniemy to w chomiku. I jedynie chomik będzie się brudził od środka, a dokładnie nie cały samochód czy mieszkanie, w zależności skąd pójdziemy na ten piknik. A już też mieliśmy takie sytuacje, że jak byliśmy nad tą podróżą poślubną, to tam było wszystko w tym piachu, jak chodziliśmy na plażę, tak, i mieliśmy zwykły koc. Jak już dojechaliśmy nad morze, to coś zaczęło spanie na piasku. No właśnie.
Wejdę w dział kuchenny i mamy kubki, dwa takie, identyczne są, z Home and You. Chyba tak, dostaliśmy je na święta od mojej mamy. Tak, są takie świąteczne, proszę, a to co tak dzwoni w środku, to zaparzacze. Były zaparzacze do obu z nich, więc mamy dwa zaparzacze i dwa kubki. To ja przejdę w takim razie do kosmetyków i będę wam pokazywać parę rzeczy po kolei. Mamy tutaj tonik z Yandy i to jest mój ukochany tonik i zawsze go kupujemy, jak tylko się skończy. On ma 400 ml, jest ogromny i spoko, bo my sobie go używamy we dwoje, więc w miarę szybko go kończymy, bo on ma 6 miesięcy. Ale też starcza na długo. Tak, tak. Mimo wszystko. No, jest bardzo wydajny i też mieliśmy go na podróży poślubnej, przelanego w butelkę, żeby móc go używać. I on jest z kwasem hialuronowym i to jest must have dla mnie. Dla mnie najważniejsze to są właśnie umycie twarzy, SPF i tonik. I musi być właśnie, znaczy musi. Fajnie jak jest kwas hialuronowy albo coś nawilżającego, no bo to jest ważne, żeby nawilżać i żeby chronić przed słońcem, ale do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Z kolejnych takich rzeczy kuchennych, zaparzacz, nasz drugi taki. Mhm. I ten jest do herbaty. Bo tak. Mamy ten pierwszy, który stwierdziliśmy, że będziemy używać tylko do kawy, a żeby też nie mieszać smaków, zapachów, aromatów, to mamy oddzielny na herbatę. Bo mi to przeszkadzało, bo bardzo czułam to, że wcześniej była kawa robiona, tak jak na przykład w termosach jest, że powiedzmy wasz tata sobie bierze termos do pracy i no ciężko to wypłukać z tych zapachów. To zawsze smakuje kawą później. Tak samo mamy jeden termos specjalny do herbaty dla mnie, a reszta jest używana jakichś kubków termicznych do kawy i tak też zostaje. I ja zostaję przy firmie Yanda i mamy tutaj peeling mikrosferyczny. Pierwszy raz go kupiliśmy, bo był na jakiejś promocji z tych takich tanich cenek. I w sumie jest okej, okay. Jest taki bardzo delikatny, jakbyście piasek sobie wsypali. Używaliśmy go parę razy w sumie, ale jest okej okay. I będziemy na pewno używać dalej. Do tego piasku. No i ja lubię tą firmę, bo no, w całym czasie jest kwas hialuronowy, ogólnie przyjemna konsystencja, wszystko fajne. Mamy dwa noże, jeden klasyczny z ząbkami, który... Pokazuj za długo, żeby nas nie zbanowali na YouTube. Do warzyw w głównej mierze i mamy jeszcze kółko do pizzy, takie malutkie. Bardzo ciekawe jest, nie? Taki... Kompaktowe, można by rzec. Fajne, fajne to jest. U mnie dalej zostajemy oczywiście przy kosmetykach i skoro już mówiłam o SPF-ie, to pokażę wam krople, które są w ogóle znalezione w lumpie, były nowe. I okazało się później, że ten kosmetyk kosztuje w granicach 500-1000 zł. To bardzo dużo. I to jest jakieś molekularne kosmetyki. To jest doktor Barbara Sturm, chyba niemiecka jakaś doktor. I są bardzo fajne. Lubię je, ale nigdy w życiu bym nie wydała na nie tyle pieniędzy. Na pewno, więc cieszyłam się, że w sumie znaleźliśmy je, tak? A gdyby nam się nie sprawdziły na twarzy, to po prostu byśmy mieli na ciało, bo wiadomo jak to jest z kosmetykami, które są z lumpa, ale no jednak on był nowy, więc nie ma w sumie żadnej jakiejś takiej, takiego ryzyka po prostu. Kubek, który nazywamy wulkanem, bo on jest taki w sumie szerszy, można pokazać, tak? To szerszy jest tutaj, a węższy na górze. I on jest fajny, bo jest bardzo gruby i też bardzo długo utrzymuje ciepło przez to, że jest węższy tutaj właśnie, bardzo go lubię. I to jest z Pepko za parę złotych. I tak samo drugi jest z Pepko. Drugi kubek też jest taki w oczy, w księżyce, a w środku jest zielony. Trochę taki wiedźmiarski jest. To ja pokażę wam teraz produkty do włosów, bo mam takie trzy. Pierwszy z nich to Super Hair Day Mix and Match Serum wszystko w jednym i to jest z firmy Mia i też było na jakiejś promce. To niby można używać i na długość włosów i na skalp. I ogólnie przy skórze głowy. Czy jakoś super działa? No nie wiem. Używamy sporo kosmetyków. Raczej to nie jest tak, że jeden kosmetyk tylko idzie na jedną, na przykład po myciu. Więc jakichś spektakularnych efektów nie zauważyłam, ale w kolejnym holu będzie jedna z ulubionych moich rzeczy do włosów, po której widzę po tej jednej rzeczy super efekty. Okład chłodzący jest jedną z tych rzeczy, które się zawsze przydają i warto mieć w domu migrenę, pod ręką. Na przykład. Kolejne dwie rzeczy do włosów. Pierwsza z nich to wcierka z Neboa i w sumie dopiero zaczęliśmy jej używać, więc też nie mam nic do powiedzenia o niej. I tutaj za 15 zł, bo mam cenkę, jest też takie serum, odżywka bez spłukiwania i też bez większych jakichś szałów, bo używamy, tak jak mówię, wielu kosmetyków naraz, więc ciężko zauważyć takie pojedyncze efekty jakiegoś kosmetyku. Myszka do komputera, bo nasza zaczęła się psuć. I też ta z Biedronki. Tak, jest z Biedronki. To jest taka fajna, bo ona jest jak książka. No. Się otwiera.
Teraz zrobimy chwilę na segment przypraw ze strony Swojska Piwniczka, na której zawsze kupujemy. Już trzeci raz zrobiliśmy wielkie zamówienia i już w ogóle zawsze robimy i dla nas, i dla naszych rodzin, i najbliższych, więc pokażemy Wam parę rzeczy, które tutaj nam się udało dorwać. Pierwsza z nich to otręby żytnie. Ja to dodaję Kubie do owsianki. Mamy 7 takich opakowań, bo one były giga tanie. One były tam, nie wiem, po złoty coś dosłownie. To w ogóle złotówkę tylko. Tak, bo one były... jakieś strasznie przecenione, więc fajnie, może mieli jakiś koniec nakładu albo coś takiego. Kwasek cytrynowy, który sobie przesypaliśmy do oddzielnego pojemniczka. My używamy tego do odkamieniania czajnika, bo tam się najlepiej tak sprawdza. I też jeśli chodzi o sodę, to ci się ładnie sprawdza do w ogóle mycia warzyw, do pralki, do dosłownie do soda wszystkiego. Soda ma tak dużo zastosowań, że ja byłem w szoku, jak się dowiedziałem o połowie z nich. Na pewno są jeszcze... takie zastosowania, milion, o których nie wiemy. Oczywiście, że tak. Do czyszczenia, no wszędzie, wszędzie. I słuchajcie, takie 5 kilo kosztuje chyba 20 zł, więc jak sobie przeliczycie, ile w sklepie płacicie, to jest jakieś 40 razy taniej. Więc polecam sobie nawet tą jedną sodę kupić i nawet zapłacić z przesyłką. I serio się opłaca. Plus dodatkowo, no ona jest tak wielofunkcyjna, że to jest po prostu niesamowite. I na pewno ją sobie zużyjecie. I jak będziecie jej używać, to... będzie mniej chemii na przykład, nie? W stylu, jak uczyścicie nią pralkę, no to nie czyścicie jakimiś specjalnymi środkami, tylko właśnie sodą. Mycie warzyw tak samo, nie? To jest super, żeby domyć fajnie warzywa. Można albo wodą z octem, albo wodą z sodą. W ogóle warto zaznaczyć, że kupowanie tych przypraw i tych składników sypkich na stronach specjalnych do tego, to jest o wiele tańszy biznes. Totalnie. Niż kupowanie wieprzu w sklepie po prostu. No, ta przebitka jest naprawdę niesamowita. Chyba to jest taki, ja to tak nazywam, takim legalnym skamem. I oczywiście to nie jest tak naprawdę skam, ale jak sobie pomyślicie i jak sobie przeliczycie, jaka to jest naprawdę przebitka, to się zabijacie za głowę. Że nie wiem, ile jest w takim saszetce w sklepie. Zależy czego. 15 na przykład, gram. No to wiecie, że w cenę 15 gram możecie na tej stronie mieć na przykład 100 gram. Albo 250. Więc to naprawdę jest różnica. I z tych innych rzeczy mamy lubczyk na przykład. On jest do rosołu super. Sezam biały. Dalej mamy płatki drożdżowe i ja te płatki drożdżowe kupiłam z myślą o zupach i jeszcze widziałam jakieś przepisy, jeszcze nie używaliśmy finalnie, ale mamy po prostu bardzo dużo jedzenia zamrożonego i tak dalej, więc po prostu jemy to, co mamy tak jakby pod ręką. Mamy też granulat sojowy, który... On jest do zup stricte kupiony. Tak, jeszcze chyba nie mieliśmy okazji użyć. Nie. Ale już niedługo planujemy. Tak, no bo najpierw sobie kończymy te rzeczy z zamrażarki, tak jak mówiłam. I widziałam, że podobno w Auchan chyba jest granulat sojowy. Ja w innych sklepach nie widziałam, nawet w Selgrosie, bo się rozglądałam za tym, więc tam można się zaopatrzyć. I mamy trawę cytrynową. Tutaj ogólnie ona była grubo mielona i ja sobie ją zmieliłam w mikserze, bo bez sensu jest ta grubo mielona. Nie wiem, czy macie ciężko jakiś pomysł, żeby gdzieś użyć w ogóle. Połknąć, tak przerzuć. Chyba, że ona jest jak liść laurowy, że właśnie. Się rozrzuca i prędzej się tego nie je. W ten sposób, do jakiegoś bulionu, nie wiem, azjatyckiego czy coś, ale my sobie to zmieliliśmy właśnie ostatnio i będziemy dodawać do po prostu do zupy, dań. Sosu i tak dalej, do wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy. Sól kala czarna. Himalajska ogólnie. To jest ciekawa sól. Tyle mogę powiedzieć. A ja mogę powiedzieć więcej. Kupiłam ją ze względu na Stewę, która na TikToku sobie działa i robi filmiki. Ona jest wege i ta sól jest przed nią często używana jako nadawanie smaku takiego jak jajko. Ona właśnie jest z tego słynie, ona jest z jakiegoś nieopalana drewna, nie wiem, jakoś... Tak specjalnie przygotowywana. Tak, tak. Powiedzmy, że taka wędzona i właśnie ma zapach... i smak jajka. Dosłownie smakuje bardziej jajkowo niż jajko. Ogólnie polecam kupić raczej mniejszą pojemność niż my, ale ona się, wiecie, na przykład jak macie powiedzmy 5 kilo sody za 20 zł, to 1 kilo będzie Was kosztował na przykład 8 zł. To nie jest taki przelicznik równy, tylko im więcej kupicie i większą pojemność, tym taniej dla Was na przeliczenie 100 gram na przykład. Więc zazwyczaj my bierzemy większe pojemności, się dzielimy z rodzinką, po prostu się rozdzielamy. I wtedy wszyscy korzystają, wszyscy tak. Są zadowoleni. No, ale właśnie spróbujcie sobie po prostu, czy to Was to będzie satysfakcjonować, bo to nie jest na pewno dla każdego zdecydowanie. Len brązowy w ziarnie, który też do owsianek sobie zajadam. Też, ale ja go kupiłam też ze względu na ten trend na TikToku, gdzie się nakłada na włosy ten len, na twarz, te maseczki takie się robi. Jeszcze kończymy też znowu nasze maseczki, żeby się nam po prostu nie przeterminowały i jak skończymy, to zaczniemy te robić.
I tak samo z produktami do włosów. Ja kupiłam żelatynę i żelatyna i ogólnie laminacja żelatyną włosów. To jest najlepsza rzecz, jaka się moim włosom przytrafiła. Dosłownie. Najwspanialszy zabieg, najlepsze efekty. Ja miałam w pewnym momencie taki problem z włosami, że dosłownie tak się plątały, mimo że nic z nimi nie robiłam. W sensie, nie wiem, nie chodziłam w rozpuszczonych, tylko zawsze robiłam sobie warkocz. I mimo tego warkocza, one były tak poplątane, że nie dało się nie płakać przy rozczesywaniu ich. Naprawdę. I kiedyś spróbowałam właśnie tej żelatyny. I ja to robię tak, że mieszam 1:1 proporcje. Zazwyczaj łyżkami to odmierzam. Żelatyna, woda i maska do włosów. Wiadomo, najpierw sobie żelatynę pomieszajcie z wodą i dodajcie maskę. Ale Jezu, jakie to robi efekty. Serio, spróbujcie chociaż raz. Kupcie sobie taką jedną żelatynę właśnie nawet w tym sklepie, żeby spróbować. Ale naprawdę nie pożałujecie, jest to świetna rzecz. Taka naturalna. Naprawdę włosy po tym są najpiękniejsze, jakie w życiu miałam, a naprawdę jestem włosomaniaczką od lat i używam mnóstwa produktów i to najlepsze, naprawdę najlepsze. Mamy paprykę wędzoną, ostrą. Do I też ona była typu. Kupiona przez to, że te wszystkie wędzone papryki dodają takiego mięsnego smaku do dań. A my rzadko jemy mięso, więc żeby trochę urozmaicić właśnie te smaki do jakichś zup czy właśnie sosów, to sobie czasem dodajemy taką paprykę. Mieliśmy też czosnek mielony na spróbowanie i uważam, że się nie sprawdza. Jest takim dosłownie proszkiem i no niewygodnie się go używa. On się bardzo rozsypuje, nie za bardzo czuć smak w ogóle czosnkowy, więc raczej bym go drugi raz nie kupiła, ale za to czosnek granulowany zdecydowanie tak. Tak, czosnek granulowany to jest top i on jest super, on smakuje do wspaniale. Do wszystkiego po prostu, tak, nie? Tak, do wszystkiego, czego się da. Dalej mamy włoską przyprawę. Ja ją tak kupiłam w sumie też na spróbowanie, takie maluteńkie opakowanie. W sumie jest okej, okay. Zazwyczaj dodajemy albo do jakiegoś sosu, do makaronów, jakiegoś takiego ala włoskiego, albo na jakieś kanapki czy coś. Więc spoko, jest taka też bardzo sypka i takim proszkiem jest. I ostatnią rzeczą jest czarny sezam. I kupiliśmy sezam jeden i drugi, żeby do azjatyckich dań mieć po prostu, czyli do jakiegoś udona, do ramenu, jakichś sushi, cokolwiek. Więc fajnie i sobie właśnie często dodajemy, szczególnie do jakichś tych udonów, które sobie robimy w domu. Kończymy segment przypraw i wracamy trochę do dodatków do książek, trochę do kosmetyków i rzeczy z targów książki. To zaczniemy od rzeczy z targów, bo są malutkie. Mamy przypinki z wydawnictwa Neony. I dwa z Perseidów, z serii właściwie, nie z wydawnictwa. To jest chyba Uroborosa imprint. Tak, jeśli chodzi o dodatki do książek, bo może przy tym na razie zostanę. Mamy tutaj teczkę akt osobowych i to jest dodatek do książki De Natura z Mroczna Strona. W środku były takie karty z zagadkami, jakieś sudoku, różne inne rzeczy. Nie będę tak pokazywać, bo może ktoś z Was jeszcze nie rozwiązywał i będzie dopiero się do tego zabierał. Ale bardzo fajne i to wszystko jest tak bardzo w klimacie tej serii, że no to jest miód na moje serce, naprawdę. Ja też mam z dodatków do książki zaparzacz do herbaty z książki Napar z magii trucizny. I długo rozkminialiśmy, co to może być, ale tutaj ma takie malutkie żłobienia. Tego pewnie ciężko tego nie widać. Będziecie widzieć. I jestem bardzo ciekaw, jak herbata się w tym będzie zaparzać, bo to jest taki bardzo inny rodzaj zaparzacza. No. Zresztą widzieliście już dzisiaj dwa inne zaparzacze tutaj na holu. Teraz przejdziemy do książki Taylor Swift, Taylor Verse i mam też przypinkę. Mam nadzieję, że jakoś widać. A druga rzecz to okulary, słynne okulary Taylor. Ja ogólnie nie siedzę w ogóle w tym temacie, ale chciałam bardzo poznać i zobaczymy, jak ta książka mnie przeprowadzi po tym całym uniwersum. Jeśli zmienił się kadr, to przepraszamy, ale miałam telefon i wracamy już do hola. I wracamy też do targów książki, do rzeczy, które dostaliśmy od stanowiska Uroboros przy zakupie i mamy tutaj naklejkę. To jest po prostu Anne chyba się nazywa ta? Zakładkę z kosiarzami. Jest super. Taka fajna. No. I takie pocztówki, promocyjne serie podzieleń. Mila Schustermana. Pewnie oczywiście sobie je powiesimy na ścianę. Kolejne dodatki do książek u mnie to do Times New Romance taki baton i mamy też bryloczek z brawurką, tak? Tak, za to mówek. A to nie jest bójka? A może bójka? Bójka chyba, tam mówią o brawurce w tej książce, no nie wiem, dobra. I kolejna rzecz to taka piękna koperta i w niej mamy list do książki, znaczy list taki do czytelników od Agaty and Books, Agaty Gładysz do książki Aurora i jeszcze tutaj jest taki polaroid fajny. Fajna sprawa.
Tak samo jak fajny jest film Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, który mamy i na pewno skompletuje on nasz maraton Harry'ego Pottera, który przymierzamy się robić w dokładnie przyszłości. To ja teraz jeszcze chwilę z kosmetykami. Pierwsza rzecz to mamy kosmetyki do stóp z serii She Food i to jest chyba od Bielendy. Dostałam je do testów i bardzo mi się podobały. One są takie, kurczę, żeby wam to ładnie pokazać. Niby one miały mieć niebieski kolor, ale moim zdaniem wcale nie jest niebieski. Ale wygląda tak pięknie pachną, normalnie hit i naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają. A wcześniej jak używałam jakichś kremów, to było średnio. Kolejna rzecz to też mój ulubieniec i tutaj są też znowu z Bielendy seria z efektem Glow Supreme Lab i uwielbiam te produkty. W ogóle Bielenda ma super rzeczy, ale to są takie nawilżające, tak jak już mówiłam, uwielbiam nawilżające rzeczy i jak widać jest w użytku i na pewno dokupię sobie jak mi się skończy. I ostatnia rzecz to kosmetyki z Vichy, też te wszystkie są do testów. I to są Lift Active B3 Serum i jeszcze krem. I one mają być na przebarwienia i super zadziałały. Dosłownie po 2-3 użyciach zniknęły przebarwienia, które były od dosłownie tygodni. Więc naprawdę bardzo fajny produkt, no ale niestety też drogi. I co, ostatnia rzecz? Ostatnia rzecz, czyli moje spodnie w skórę węża. Można by tak powiedzieć. One z jakiejś promocji były w jakiejś sieciówce. Chyba. No za 10 czy 20 zł. Nie pamiętam, ale są super, bardzo wygodne, mi się podobają. I co? To były wszystkie rzeczy, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszamy też na następny haul, który my zaraz nagrywamy, aby pewnie niedługo go zobaczycie na kanale. Cześć! Cześć.